Szanowni Państwo, jeszcze raz chciałam bardzo serdecznie podziękować, że poświęcili Państwo dzisiaj czas i zaszczycili nas swoją obecnością. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że tyle osób i gości, i rodziców, i naszych uczniów, i rodziny zechciały dzisiaj z nami tu być i świętować. Jeszcze wczoraj z panem, z Arturem mieliśmy przemówienie, mieliśmy prezentację. Wieczorem doszliśmy do wniosku, że jest to tak ważny dla nas dzień, jest to dla nas tak wielkie przeżycie, że nie da się w jakieś ładne słowa zaplanować sobie i opowiedzieć, podzielić się tym, co przeżywamy i co przez te 5 lat, czego doświadczyliśmy i co przeżyliśmy. Ja ze swojej strony chciałam Państwu powiedzieć, bo wiele osób mnie o to pyta, skąd pomysł? Dlaczego powstała szkoła, potem przedszkole? I proszę Państwa, tak naprawdę, jak sięgnęłam pamięcią, to, że jestem matką, zaowocowało tym, że chciałam otworzyć szkołę. Moja przygoda z edukacją jest już bardzo długa, bo jestem nauczycielem, byłam nauczycielem. Natomiast całkiem inaczej na edukację spojrzałam, gdy zaczęłam przygodę z edukacją z moim dzieckiem. Już jak był w zerówce, zadałam sobie pytanie, gdzie moje dziecko będzie za 10-15 lat. Jak każdy z Państwa, którzy są rodzicami, wiecie Państwo, że bycie rodzicem, matką, ojcem jest to chyba najważniejsza funkcja, nasze najważniejsze zadanie. Zaczęłam sobie tak myśleć, że za 15 lat chciałabym, żeby ten mój Szymon, mam nadzieję, że nie będzie mnie po tej naszej imprezie tu zbytnio strofował, w jakie bym chciała wyposażyć go cechy, jaką wiedzę bym mu chciała zaoferować. I stąd właściwie powstała idea i filary naszej szkoły, a później przedszkola. Przedszkole, proszę Państwa, nie bardzo chciałam otwierać przedszkole, dlatego że gdzieś kocham pracę z dziećmi starszymi, z młodzieżą, ale znowu pojawił mi się dylemat, ponieważ miałam 2-letniego synka. No i pomyślałam sobie tutaj, Artur mnie też wspierał, no to zróbmy przedszkole. Tak też zrobiliśmy. Jakie, proszę Państwa, idee, jakie filary, do czego właściwie zmierzamy, jaki jest nasz plan rozwoju? Proszę Państwa, wszyscy tutaj wiedzą, zarówno rodzice, nauczyciele, dyrektorzy, że w całym procesie edukacyjnym najważniejsza jest indywidualizacja. Czyli podejście do każdego dziecka, wykrycie w nim talentów, wspieranie tych talentów, ale też wspieranie słabości. Dlatego, proszę Państwa, z wielu teorii, niektórzy się z nimi zgadzają, niektórzy nie, różne są zdania na teorie pedagogiczne, wybraliśmy, i ja jestem osobiście fanką właściwie i my, myślę, tutaj i Artur i cały nasz zespół, teorię inteligencji wielorakiej, na której, która jest taką bazą dla naszej pracy codziennej, dydaktycznej, metodycznej. Zakłada ona tak króciutko, że każde dziecko jest zdolne. Mamy 8 rodzajów inteligencji i każde dziecko ma niektóre inteligencje wspaniale rozwinięte, niektóre mniej. I całym sukcesem, myślę, jest doprowadzenie do sytuacji, gdzie nasze dzieci, kończąc edukację, wchodząc w dorosły świat, rozpoczynając karierę, będą świadome, jakie mają wartości, jakie mają zdolności, talenty i będą z tego dumne, jakie też mają słabości, jak z nimi, jak je wspierać, jak z nimi walczyć. Proszę Państwa, oczywiście drugą taką ideą, gdzie mnie tutaj Artur bardzo wspierał i właściwie pomógł ją budować. Bez niego właściwie ta idea, myślę, że nie byłaby tak rozwinięta jak dzisiaj, jest to idea dwujęzyczności. Proszę Państwa, baliśmy się, ponieważ to był taki troszkę, no, niektórzy uważali, że eksperyment. Wiedzieliśmy od razu, że jest to coś, o co warto walczyć. Natomiast trudności sprawiały nam to, że nie ma żadnych uregulowań prawnych. Mało jest bardzo opracowań metodycznych, dydaktycznych. I to, że Artur stworzył zespół, to, że mamy tak wspaniałych nauczycieli,
którzy naprawdę, proszę mi uwierzyć, przez te 5 lat musieli się uczyć, wiele uczyć, żebyśmy mogli dzisiaj śmiało powiedzieć, że ta dwujęzyczność jest naprawdę dwujęzycznością. Proszę Państwa, drugim takim ważnym filarem jest, trzecim właściwie, jest wielokulturowość. Tutaj bardzo serdecznie chciałam podziękować Kindze, dyrektorce z Warszawy, ponieważ to ona zainspirowała nas, ona tworzyła z nami tą ideę. Skąd do niej przekonanie? Proszę Państwa, mój przyjaciel bliski, bardzo serdeczny, który też bardzo nam pomaga, był 2 lata na kontrakcie w Afryce. Jak tak rozmawialiśmy, zadałam mu pytanie, co ci największe problemy sprawiało w pracy, w odnalezieniu się tam? No oczywiście język, bo to była kolonia portugalska. I to mówił, że żałuje, że bardziej nie przyszykował się z wiedzy o historii, tradycji, kulturze, obyczajach, bo pomogłoby mu to na pewno lepiej budować relacje z pracownikami. I przypomniałam sobie tą rozmowę i to tak jakby też upewniło nas, że ta idea wielokulturowości, proszę Państwa, jest ważna. I to, że my na ścianach mamy jakieś malunki, wydaje mi się, że fajne malunki, to nie jest tylko tak dla zabawy. To naprawdę w codziennym procesie dydaktycznym, w całej sferze wychowawczej wspierającej ten proces, staramy się, żeby założenia tej wielokulturowości były realizowane. Żeby nasze dzieci nie bały się, tak jak na przykład ja w moim pokoleniu, nie bały się wyjechać za granicę. Nie bały się sięgnąć po ten kontrakt za granicą. Żeby były tak dumne z siebie, tak pewne siebie, swoich wartości, swojej wiedzy, żeby było otwarte na cały świat. Szybciej? Tak, mamy tutaj znaki takie umówione. Dobrze, to już szybciutko. Proszę Państwa, i kolejnym takim filarem i głównym celem jest wprowadzenie szachów. Od początku, od samego początku wiedzieliśmy, że szachy są niezbędne, że muszą u nas w szkole być. Dlaczego? Dlatego też, proszę Państwa, że Państwo jako rodzice wiedzą, jak matematyka, jakim jest często problemem. My, nauczyciele, dyrektorzy, wiemy, jakim problemem są potem egzaminy. I tak szukamy wiele w oświacie rozwiązań na to, jak sobie poradzić z tym problemem. Organizujemy zajęcia wyrównawcze, różne koła, jakieś dodatkowe programy. I kiedyś też moja koleżanka zapytała mnie, no co zrobić z tą matematyką? Ja powiedziała, Agnieszka, zrób szachy. Ale zrób szachy jako przedmiot obowiązkowy. Myślę, że już nie muszę tłumaczyć dalej dlaczego. I proszę Państwa, chciałam bardzo serdecznie podziękować naszym rodzicom. Dlaczego dzisiaj korzystam z tej okazji? Dlatego, że wszyscy jesteśmy zapracowani i tak bardzo często się z Państwem mijam na korytarzu. Czasami mi się uda słowo zamienić, czasami nie. Ale chciałam dzisiaj wyrazić, żeby Państwo mieli świadomość, jak bardzo ja, Artur, nasz zespół, jak bardzo doceniamy to, co Państwo dla nas zrobili. To, że zaakceptowali Państwo, zaufali nam, szkole, ideom, które były innowacyjne i przyszli do nas. Chciałam też bardzo serdecznie podziękować i powiedzieć, jak dużo wsparcia dają nam Państwo w takich rozmowach indywidualnych. Jak Państwo przychodzą do nas i mówią nam, że coś jest wspaniałe, że coś dobrze robimy, że dziękujecie nam. Bardzo, bardzo dziękuję.